Magda, postać oparta na literaturze, czy to jest dla ciebie większe wyzwanie, większy stres, że tutaj czytelnicy czekają na efekty waszej pracy? Dokładnie tak jak powiedziałaś, w momencie kiedy mierzy się z postacią niemal kultową, a wiem, że tak jest postrzegana Sasza, no to istnieje ta obawa, że jest gro fanów, które będą mnie z tej roli po prostu rozliczać. Oczywiście jest to też kuszące i tak jak powiedziałam, lubię wyzwania, ale zawsze mam z tyłu głowy to, że będą oczekiwania względem tej postaci. Jak choćby słynne pytanie, czy Sasza będzie ruda, to też już na moich mediach społecznościowych było to jedno z pierwszych pytań, a gdzie rudy kolor włosów w momencie, kiedy okazało się, że Sasza jest blondynką. Ale tutaj na swoje usprawiedliwienie, a propos tego koloru włosów powiem tylko tyle, że my nie zaczynamy chronologicznie, więc spokojnie, będzie Sasza i Ruda, Ruda u nas też jest. Coraz częściej polskie seriale przenoszą się z tej naszej Warszawy, która się trochę obejrzała wzdłuż i szerz. Teraz się przerzucamy do Łodzi. Czy Łódź to wiązała się u ciebie z jakąś większą ekscytacją, że nowe jakieś tereny sobie będziesz eksplorowała? Z sentymentem. Ja byłam w Teatrze Nowym przez rok po szkole w Łodzi. Spędziłam tam rok, więc ja mam do Łodzi olbrzymi sentyment. I rzeczywiście też pamiętam pierwsze festiwale kamerymicze, znaczy nie pierwsze, bo najpierw były w Toruniu, ale potem odbywające się w Łodzi, więc Łódź nie jest mi tak do końca obcym miastem. Też Łódź wielokrotnie udaje przedwojenną Warszawę, choćby w serialu Król, więc zdarza mi się w Łodzi bywać. Ja mam do niej olbrzymi sentyment, uważam, że jest w ogóle piękna, więc cieszyłam się, że to jest akurat Łódź, jeżeli już nie Warszawa i że jest tak blisko domu. I ja zadedykowałam książkę mieszkańcom Łodzi. Mieszkańcom miasta Łodzi, bo to jest tak, że też bardzo wiele osób mi pomagało jakby zrozumieć łódzki honor, łódzkie myślenie i to nie bez przyczyny jakby ten, nie będę opowiadała co się dzieje w Lampionach, bo po to się spotkaliśmy, żeby widzowie mogli sami się przekonać. Tak, ale też naprawdę z takiego filmowego punktu widzenia filmowca, to te wszystkie lokacje, te ulice, to znaczy to jest, nie ma drugiego takiego miasta. To znaczy pamiętam, jak jeden z dziennikarzy zadał mi pytanie, że przecież Łódź się tak remontuje i czy ja nie mam takiej obawy, że przestaniemy tutaj kręcić, bo po prostu część tych pustostanów, czy tych takich trochę praskiego klimatu, ja mówię, że nie, że przez to, że się remontuje, to za chwilę będziemy tu kręcić Paryż i inne miasta, bo Łódź jest tak barwna, tak nieprawdopodobna, tam rzeczywiście jest wszystko poza rzeką. Są podziemne źródła, ale poza rzeką, poza wodą jest w Łodzi absolutnie wszystko. Postprodukcji tak. To będzie kiedyś. Powiedz mi, Magdo, czytałaś oczywiście scenariusz, przygotowując się do roli, oczywiście. Ale też przeczytałaś książkę. Oczywiście. Co nie zawsze jest taką oczywistością. Ja przeczytałam książkę już w momencie, kiedy się z Kasią spotkałam. No, ciężko było zbagatelizować taki znak po prostu w momencie, kiedy jak żywa staje autorka i mówi, że widzi we mnie swoją bohaterkę. No to już wtedy wiedziałam, to się już wtedy po prostu zaczęło.